12 lutego. Usprawiedliwienie przez zakon. Gdyż nie ci, którzy z zakonu słuchają, są usprawiedliwieni u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. 2 rozdział, 13 werset. Zważmy na ukryte przez Pawła słowo mówiące o słuchaniu. Większość ludzi w jego czasach nie potrafiła czytać. Słuchali oni zakonu, gdyż był czytany w synagodze. Jednak Paweł podkreśla, że samo słuchanie to za mało. Znajomość zakonu nie wystarczała, podobnie jak uważanie Abrahama za swojego ojca, Mojżesza za proroka, a zakon za przewodnika. Paweł stara się przełamać żydowski ekskluzywizm. Wielu Żydów uważało, że samo posiadanie zakonu zapewniało im wieczne bezpieczeństwo. Jednak apostoł wskazuje, że nie przestrzegali prawa. To nie posiadanie zakonu lub bycie Żydem dawało zabezpieczenie, lecz wypełnianie zakonu. Paweł podaje tu ciekawą myśl. Są sprawiedliwi u Boga ci, którzy zakon wypełniają. Co ma na myśli? Czy naucza, że możemy być usprawiedliwieni przez posłuszeństwo zakonowi? Gdyby tak uważał, przeczyłby własnym słowom, gdyż w następnym rozdziale napisał, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Oczywiście ludzie mogliby być usprawiedliwieni lub uznani za sprawiedliwi, gdyby byli doskonale posłuszni zakonowi. Na to też zwraca uwagę apostoł. Wszyscy są grzesznikami i nikt nie potrafi zachować zakonu doskonale. Zakon nie jest drabiną do nieba. Wskazuje jednak na nasze grzechy i prowadzi nas do Chrystusa, który daje zbawienie. Próba osiągania zbawienia przez zachowywanie zakonu może doprowadzić do głębokiej frustracji i zguby. Szczególnie, gdy nie wypełniamy zakon w takim zakresie, w jakim przedstawił to Jezus w kazaniu na górze. Skoro nie dostosujemy usprawiedliwienia przez zachowanie przykazań, to co miał na myśli Paweł? Pamiętamy, że w 2 rozdziale mówi on o sądzie, w liście poświęconym nauce o usprawiedliwieniu przez wiarę. W tym kontekście nie wystarczy powiedzieć, że mamy przykazania lub że jesteśmy Żydami, adwentystami lub kimkolwiek innym. Paweł naucza, że powinniśmy żyć zgodnie z wolą Bożą. Choć mamy Chrystusa, nie oznacza, że możemy prowadzić życie otwartego nieposłuszeństwa. Nie możemy powiedzieć, że skoro jesteśmy zbawieni przez łaskę, możemy żyć jak się nam podoba. Przeciwnie, jeżeli jesteśmy zbawieni przez łaskę, będziemy tak żyć, aby podobać się Bogu. Dziękuję.